To Danusiu, jeszcze raz, kochana, dobrze? Dobrze. Witaj, Danusiu. Witam serdecznie. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Jak się czujesz jako nowa ty, nowy okres? Dziękuję bardzo. Oczywiście przede wszystkim witam i cieszę się, że znów się spotykamy. Jak się czuję? Wcale się nie czuję ani starsza, ani młodsza. Na dobrą sprawę mogę powiedzieć, że zatrzymałam się w wieku 20 paru lat. O, to tak jak ja. Ale faktem jest, weszłam już w 79 rok życia, czyli bardzo nobliwy czas. Na szczęście ani nie widać, ani nie słychać. Mam nadzieję, że to będzie zawsze takie samo. Danusiu, spotkałyśmy się dzisiaj, bo chciałybyśmy odpowiedzieć na pytania naszych widzów, których było trochę. Wiem, że ty pytania pogrupowałaś, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej przed programem. Masz już nawet jakąś koncepcję na tą odpowiedź i na pewno na wszystkie pytania no, nie można podczas takiego jednego, takiej jednej rozmowy, takiego jednego programu odpowiedzieć i to na pewno będzie jeszcze jakimś rodzajem kontynuacji, ponieważ te pytania, one są tak tematycznie stworzone, że tak naprawdę można jakby różne tematy jeszcze w ramach wielowymiarowości stworzyć. Nie mylę się? Tak. Z tym, że ja bym sugerowała, ponieważ zauważyłam już uwagi, że nasi słuchacze, przede wszystkim słuchaczki, bo ich jest więcej, gubią się w tych tematach. Warto byłoby w takim razie ciągle powracać do idei wielowymiarowej hipersfery, ponieważ nie przeczę, nie jest to łatwe zrozumieć trójwymiarowemu człowiekowi, w jaki sposób właściwie funkcjonuje wielowymiarowa hipersfera i na czym to polega. To nawet w pytaniach widać i nie tylko w pytaniach, bo również w przekazach, nie w przekazach, w informacjach podawanych przez ezoteryków pojawia się tego typu przekaz, że przechodzimy z trzeciego wymiaru na piąty wymiar. Co to oznacza? Widzenia fizyki to jest zupełnie bez sensu. Jeżeli bierzemy pod uwagę wielowymiarową hipersferę, która funkcjonuje jako całość, to już chodzi jakby przez to, że z próżni fizycznej wyłaniają się dwie trójwymiarowe przestrzenie, które są wzajemnie w sobie zagłębione i jednocześnie zagłębione w fizycznej próżni, już widzimy, że te przestrzenie też są wielowymiarowe. No bo trójwymiarowa przestrzeń też jest wielowymiarowa. Z tym, że hipersfera jest dwunastowymiarowa. W związku z tym można byłoby śmiało założyć, że albo to trudno przewidzieć, jak się dalej rozwinie fizyka wielowymiarowa. Koncepcja Haramaina i Lauscher oparta o założenie, że przestrzeń musi się składać z punktów, które mają swój kształt i rozmiar, żeby była całkowicie przez te punkty wypełniona, a nie z punktów bezwymiarowych, jak od samego początku założyła to fizyka konwencjonalna. Trzeba przyznać, że wychodząc z tego założenia, Haramain przyjął, że sama próżnia fizyczna też jest trójwymiarowa, ale być może ona ma więcej wymiarów. Ale od czegoś trzeba zacząć, więc skoro Haramain przyjął, że próżnia fizyczna jest trójwymiarowa, przyjmijmy, że trójwymiarowa jest również
nasza czasoprzestrzeń, o czym jesteśmy absolutnie przekonani, bo właśnie tak ją widzimy. I trójwymiarowa jest również rzeczywistość do niej bliźniacza, czyli ta, w której znajdują się nie tylko zaświaty, ale również coś w rodzaju organizacji programowo-decyzyjnej, bo jest takowa, o czym się dowiedzieliśmy i z badań prowadzonych przez psychiatrów, psychologów, kiedy sięgali do zasobów naszej świadomości, właściwie nieświadomości, podświadomości i nadświadomości w stanach płytszej i głębszej hipnozy. O tym wiemy również z przekazów medialnych, o tym wiemy z doznań pozacielesnych, bo wielu z nas już w tej chwili wręcz praktykuje to, co nazywamy podróżami pozacielesnymi, które są w gruncie rzeczy tylko i wyłącznie podróżami mentalnymi. W związku z tym my tę inną rzeczywistość też zupełnie inaczej odbieramy niż tę tutaj. I wcale nie jest powiedziane, że w momencie, kiedy się przeniesiemy do równoległej rzeczywistości, ona będzie dla nas równie namacalna, jak i ta, w której funkcjonujemy tu. Zresztą tego rodzaju podejrzenie może również powielać doświadczenie Roberta Monroe, który w czasie swoich eksploracji pozacielesnych stwierdzał, że jeżeli spotkał osobę zmarłą, to ona była dla niego równie ciepła i żywa, jak on sam, w tym innym stanie. Czyli w gruncie rzeczy są to nasze też tylko mentalne podróże, wynikające z integracji wielowymiarowej świadomości. I dlatego uważam, że zanim zaczniemy odpowiadać na te pytania, przypomnijmy jeszcze krótko, na czym polega uniwersalne prawo kreacji zorganizowanej materii. Wiemy już o tym, że jego bazą jest założenie, iż punkty przestrzenne mają swój wymiar i mają swój kształt. Bazując na tym założeniu i na mechanice kwantowej, jeszcze nie na wielowymiarowej fizyce kwantowej, Haramein rozwiązał równanie grawitacji Einsteina, przy czym uznał, że to równanie jest niepełne, ponieważ nie ma w nim żadnych mechanizmów, które by pozwoliły powstać w czasoprzestrzeni obiektom obracającym się, a wszystko w przestrzeni wiruje. W związku z powyższym uznał, że w tym równaniu brak przede wszystkim sił tarcia i wykorzystał do tego siły Coriolisa, które też w gruncie rzeczy mają swoją genezę w tarciu, powodując zawirowania powietrza wokół obracających się obiektów. No, huragany, które przechodzą nad Stanami Zjednoczonymi cyklicznie, właśnie w ten sposób się formułują. Czyli z punktu widzenia, gdzie żył, jak przebiegały jego procesy myślowe, cały tok myślenia wydawał się poprawny. Rozwiązał to równanie wspólnie z fizykiem Elizabeth Rauscher. I co się okazało? Że w wyniku... O, i jeszcze o jednej rzeczy zapomniałam powiedzieć. Równowaga Buckminstera-Fullera, która tworzy tę podstawową komórkę próżni fizycznej, jeżeli zostanie zastąpiona przez... Znaczy, jeżeli jej krawędzie... Tu za bardzo skracam. Równowaga Buckminstera-Fullera powstała poprzez wpasowanie w siebie dwóch izomorficznych matryc składających się z czworościanów foremnych. Część z nich była, jedna matryca miała czworościany w ten sposób usytuowane, że były skierowane czubkiem ku górze. I jeżeli taką matrycę wypełniającą kulę obróciło się o 180 stopni i
To był duplikat pierwszej matrycy. Jeżeli tę drugą włożyło się do tej pierwszej, to wypełnione zostały wszystkie puste miejsca i nie pozostawało żadnych pustych miejsc. Ale jak się bliżej przyjrzymy tym dwóm izomorficznym matrycom, które razem utworzyły spójną całość, to jej podstawową komórką jest równowaga Buckminstera-Fullera, czyli układ ostrosłupów półforemnych o podstawie kwadratowej, czyli 6 ostrosłupów półforemnych o podstawie kwadratowej i 8 ostrosłupów foremnych o podstawie trójkątnej. I wszystkie one są wokół środka tej kanciastej kropki rozłożone promieniście. One się rozchodzą we wszystkich kierunkach. A ponieważ nie pozostawia ta matryca w środku żadnych pustych miejsc, w związku z tym mają wspólne krawędzie. I od środka rozchodzi się dokładnie 12 tych wspólnych krawędzi. Cała reszta to już są krawędzie należące do, można powiedzieć, powierzchni tej kanciastej kropki. Ale niezależnie od tego, czy te krawędzie są w środku, czy na zewnątrz, jeżeli je potraktujemy jako równowagę Buckminstera-Fullera, to musimy te krawędzie zamienić podwójnymi wektorami. Dlaczego podwójnymi? Bo część tych ostrosłupów jest skierowana do góry, a część jest skierowana do dołu. W związku z tym wektory też muszą być skierowane do dołu bądź do góry, czyli te podwójne wektory na krawędziach razem tworzą dopiero równowagę Buckminstera-Fullera. I dopiero jak sobie tak wyobrazimy tę kanciastą kropkę, to wiemy, jaka jest struktura próżni fizycznej. Jest to po prostu struktura wektorowa. I jeżeli równowaga w tej strukturze zostanie naruszona, charakteryzuje się ona dynamiką kreacji. Dopóki nie zostaje ta równowaga naruszona, próżnia jest idealnie zrównoważona, w związku z tym jest dla nas zupełnie niewidoczna. Pod żadnym względem. Nie jesteśmy w stanie tego ani wyczuć, ani zobaczyć, ani zmierzyć. Ale gdy zostanie naruszona jej równowaga, w wyniku dynamiki, naturalnej dynamiki kreacji okazuje się, przy wykorzystaniu równania grawitacji Einsteina, otrzymujemy wtedy dwie dodatkowe kule, oprócz tej, w której znajduje się albo jedna równowaga Buckminstera-Fullera, albo jej cały szereg wielkości na przykład galaktyki, bo pierwsze rozwiązanie zostało utworzone dla galaktyki, znaczy dla obiektu o rozmiarze galaktyki. I co się okazało? Że w momencie, kiedy tego rodzaju obiekt się utworzy, tego rodzaju obiekt będziemy rozpatrywać, to powstają automatycznie w tej kuli, gdzie poprzednio się znajdowała odpowiednia liczba punktów kanciastych kropek w postaci równowagi Buckminstera-Fullera, co otrzymaliśmy? Otrzymaliśmy dwie sfery. Na ekranie komputera te sfery się rozłożyły, także można było, bo to jest wszystko kwestia interpretacji graficznej otrzymanych rozwiązań. I one ułożyły się w ten sposób, że widać było, że obie te sfery są w stosunku do siebie zwierciadlane. Jedna się obraca w lewo, druga w prawo i jedna jest nad drugą. Ale de facto trudno jest przypuszczać, że, znaczy można zrobić takie założenie, ale ponieważ anomalie pozwalają nam zweryfikować poprawność koncepcji fizycznych, warto wiedzieć o tym, że jeżeli my przechodząc z rzeczywistości czasoprzestrzennej w ramach
eksterioryzacji naszego kompleksu świadomościowego do innego obszaru, wcale nie ruszamy się z miejsca, to znaczy, że te dwie sfery się wzajemnie przenikają, prawda? Tak jest, pani profesor. Ja wiem, że to są wszystko niełatwe sprawy, ale staram się je plastycznie pokazywać, a nie za pomocą wzorów, bo rozumiem, że wtedy do nikogo nie trafię. W każdym bądź razie, w momencie, kiedy dokonano rozwiązania równania grawitacji Einsteina dla galaktyk, okazało się, że tworzą się dwie dodatkowe sfery, jedna nad drugą. To znaczy jedna nad drugą na ekranie komputera, po to, żeby wykazać, że one są w stosunku do siebie zwierciadlane i spolaryzowane przez to. De facto i próżnia fizyczna, i również zwierciadlana, i również nasza czasoprzestrzeń i zwierciadlana w stosunku do niej sfera, która wyłoniła się równocześnie, powtarzam, tak, równocześnie z fizycznej próżni, bo to nie jest tak, że najpierw powstał ten świat równoległy, a potem dopiero nasz się z niego wywołał. Nic z tych rzeczy. Zgodnie z koncepcją Haramaina i Rauscher, one się wyłoniły równocześnie. Wszystkie są w sobie wzajemnie zagłębione. Czyli krótko mówiąc, przestrzeń się nie rozparła, tylko się zagęściła, stwarzając wewnętrzne dodatkowe wymiary. Sama równowaga Buckminstera Fullera sugeruje, że tych wymiarów jest 12. Te trzy sfery, o których już rozmawiałyśmy, razem tworzy 9 wymiarów. W związku z tym istnieje jeszcze czwarta sfera, jeśli wychodzimy z trójwymiarowej fizycznej próżni, za którą można uznać system wiążący całość, system promieniowań wiążący całość. I tutaj nie, z całą pewnością ogromną rolę odgrywają sprzężenia zwrotne pomiędzy rzeczywistością czasoprzestrzenną i tą, która się równolegle z nią wyłoniła z fizycznej próżni, która tworzy jeszcze jedną, też trójwymiarową przestrzeń, czyli razem nasza hipersfera wszechświata powinna być 12-wymiarowa. I dokładnie ten wymiar potwierdził w swoich przekazach, które otrzymujemy za pośrednictwem medium Lee Carrolla, krajom z rzeczywistości równoległej do naszej czasoprzestrzeni. Zresztą być może nie powinniśmy go tylko i wyłącznie plasować w rzeczywistości równoległej, ponieważ sam ten układ sprzężeń zwrotnych powoduje, że cała wielowymiarowa hipersfera jest ze sobą wzajemnie połączona tymi sprzężeniami zwrotnymi, dzięki czemu jest spójna. I tak jak w równowadze powstają również te dwie dodatkowe sfery, czyli sfera czasoprzestrzeni i sfera, no powiedzmy ta, w której się możemy spodziewać zaświatów i organizacji programowo-decyzyjnej, ponieważ one są w stosunku do siebie też spolaryzowane, tak jak wszystko jest spolaryzowane w naszym wszechświecie. W związku z tym musimy przyznać, że te dwie powstałe sfery też są utrzymywane w stanie dynamicznej równowagi, podobnie jak fizyczna próżnia. A jeżeli tak, to ta czwarta dodatkowa sfera wynikająca z wielokrotnych, to już za mało powiedziane, niezliczonych liczb sprzężeń zwrotnych, też musi być trójwymiarowa. Czyli krótko mówiąc, z punktu widzenia trójwymiarowej próżni fizycznej, wszystko, co się z niej wyłoniło, daje w efekcie 12-wymiarową hipersferę. Brzmi nieźle, jak święty graal. Co to oznacza?
Przy okazji od razu się tutaj odniosę do pierwszego pytania, które wynotowałam. Prośba była o rozwinięcie tematu symbolu Tai Chi. Tak prawdę powiedziawszy, ta wymiarowa hipersfera jest odbijana niejako w symbolu Tai Chi. Dlaczego? Dlatego, że to, co przedstawia sobą ten symbol, to jest hipersfera widziana z góry albo z dołu. Dokładnie jak spojrzymy na rozwiązanie równania grawitacji Einsteina na ekranie monitora, to zobaczymy dokładnie kształt tego symbolu. Różnica polega jedynie na tym, że te dwukierunkowe sprzężenia zwrotne są nie rozmieszczone daleko od siebie, tylko znajdują się jeden w drugim. Czarna dziura jest jednocześnie białą dziurą. To jest dziura dwukierunkowa. Czyli to, co już fizyka u nas odkryła w postaci czarnej dziury, nie jest czarną dziurą, tylko biało-czarną dziurą. I każdy z nas, będąc również układem wielowymiarowym, i już wiemy o tym, że my też jesteśmy wielowymiarowi, ponieważ wszystkie obiekty znajdujące się w czasoprzestrzeni spełniają fizyczny warunek funkcjonowania jako czarna dziura. A jeżeli jesteśmy czarną dziurą, to jesteśmy również białą dziurą, czyli krótko mówiąc, stanowimy horyzont zdarzeń pomiędzy rzeczywistością jawną i ukrytą. Stanowimy jednocześnie coś w rodzaju portalu wymieniającego informacje pomiędzy rzeczywistością jawną i ukrytą. Tego dotąd nie mówiłam, więc wydaje mi się, że to wreszcie trzeba powiedzieć. To rozjaśni trochę sprawę naszej wielowymiarowości. A jeżeli mamy jakieś wątpliwości, czy tutaj nauka nie poszła gdzieś w niewiadomym kierunku i nie opowiada nam jakiś bzdur, to od razu powiem, że nasze wielowymiarowe DNA jest również dwunastowymiarowe, więc też jest portalem międzywymiarowym, między czasoprzestrzenią, czyli między naszym ciałem i naszym duplikatem, bo jeżeli galaktyka ma swój duplikat w rzeczywistości ukrytej, to również duplikat w rzeczywistości ukrytej ma każdy z nas. Czyli będąc tutaj w ciele organicznym, my jednocześnie jesteśmy również w rzeczywistości ukrytej. Prawdopodobnie funkcjonujemy we wszystkich sferach wielowymiarowej hipersfery, ale na pewno jesteśmy i tu, i w rzeczywistości bliźniaczej. I dokładnie w ten sam sposób z rzeczywistością bliźniaczą jest połączone nasze wielowymiarowe DNA, z tym, że ta czwarta hipersfera, o której jeszcze niewiele powiedziałam, najprawdopodobniej tworzy to, co fizycy nazywają polem punktu zerowego. Czyli czymś w rodzaju banku danych, ale nie tylko banku danych, bo pole punktu zerowego stanowi coś w rodzaju układu wymiany, czy też oddziaływań energetyczno-informacyjnych w obrębie całej hipersfery. Czyli krótko mówiąc, co je stworzyło? Właśnie te sprzężenia zwrotne, to one wymieniają informacje. Czyli my wymianę informacji za pomocą dwukierunkowych sprzężeń zwrotnych odbieramy za pomocą pola punktu zerowego. I w ten sposób już wypełniliśmy całą hipersferę. Czyli tak, nie wiem, czy już wystarczająco wyjaśniłam, że symbol yin-yang jest w pełni kompatybilny z uniwersalnym prawem kreacji zorganizowanej materii, ponieważ wykazuje wynik operacji matematycznej, w wyniku której z próżni fizycznej
wyłoniły się wszystkie sfery tworzące razem hipersferę wszechświata. A jeżeli symbol yin-yang obrazuje nam wynik tej operacji matematycznej i nie przejmujmy się tym, że to jest operacja matematyczna. My się nie cofniemy w tej chwili do początku wszechświata, w związku z tym możemy tylko i wyłącznie spekulować na temat tego, jaki ten początek w ogóle był. Uniwersalne prawo kreacji zorganizowanej materii Haramaina pozwala nam zrozumieć, w jaki sposób te poszczególne sfery wewnątrz, można powiedzieć, fizycznej próżni się utworzyły. Dlaczego wewnątrz? Bo one razem się wszystkie przenikają. A ponieważ z fizycznej próżni się wyłoniły, w związku z tym w tej fizycznej próżni są zawarte. My swoimi zmysłami w gruncie rzeczy całkowicie związanymi z naszym ciałem organicznym nie jesteśmy w stanie zobaczyć całości rzeczywistości, która nas otacza. Widzimy tylko ten fragment, w którym sami w tej chwili istniejemy w ciele biologicznym. Nie mówię w ciele fizycznym, bo od razu powstałoby podejrzenie, że wszystko poza czasoprzestrzenią jest niefizyczne. Nieprawda. Ponieważ cała wielowymiarowa hipersfera jest powiązana sprzężeniami zwrotnymi o czysto fizycznej naturze, bo infoenergetycznymi, to nie ma mowy o tym, żeby jakikolwiek zagątek wszechświata był niefizyczny. Wszystko jest fizyczne. A to, że akurat tej innej fizyczności nie jesteśmy w stanie zobaczyć ani zmierzyć, to już jest niedostatek naszych zmysłów i naszej aparatury kontrolno-pomiarowej. Bo ani nasz wzrok tego nie jest w stanie zobaczyć, ani nie jesteśmy tego w stanie dotknąć, ani nie jesteśmy tego w stanie powąchać czy polizać. W związku z tym tylko i wyłącznie możemy polegać na naszych zmysłach w obrębie czasoprzestrzeni. Ale przez to, że jesteśmy istotami wielowymiarowymi, możemy sięgnąć do tych rejonów, do których nasze zmysły nie sięgają. A wracając jeszcze do tego symbolu Tai Chi, to chciałabym powiedzieć, że nie tylko symbol Tai Chi odnosi się do uniwersalnego prawa kreacji zorganizowanej materii, które zostało po raz pierwszy opublikowane w 2005 roku, ale również nie mniej starożytna Merkaba, wywodząca się według nas z judaizmu, ale ja podejrzewam, że to jest jeszcze starszy sygnał. Bo w gruncie rzeczy po ostatnim kataklizmie te cywilizacje, które się rozwinęły, to były przede wszystkim cywilizacje Indusu, czyli na obszarze dzisiejszych Indii i Pakistanu i Gangesu, w Dwurzeczu, w obecnym Iraku i nad Nilem. To były te pierwsze cywilizacje. W związku z tym, moim zdaniem, Merkaba ma korzenie blisko wschodnie, jeśli chodzi o obecne usytuowanie kontynentów, ale z całą pewnością nie narodziła się w judaizmie. To są informacje przekazane przez niedobitki, które się uratowały z ostatniego kataklizmu. Według Krajona nasza cywilizacja jest chyba piąta. A jeżeli było ich wcześniej pięć, to nasza jest szósta, ale wydaje mi się, że nasza jest piąta. Przyznam się szczerze, że jakoś nie analizowałam tego specjalnie, bo i tak nie mamy tego jak sprawdzić. Przynajmniej na razie. Tak jest. Niemniej jednak, ponieważ Krajon już nas uprzedził, że dobierając się do energii próżni za pomocą środków technicznych, bo każde oddziaływanie na układ
wektorowy Buckminstera Fullera powoduje automatycznie, że my ingerując w strukturę próżni, jesteśmy w stanie z niej ciągnąć energię. Jeżeli pociągniemy z jednej komórki, a te komórki podobno się nie stykają, to jest też mistyczna informacja uzyskana od Crayona. W związku z tym nie ma takiego niebezpieczeństwa, jak w przypadku energii jądrowej, że dojdzie do jakiegoś gigantycznego wybuchu. Niemniej jednak niesie to ze sobą pewne niedogodności, ponieważ jeżeli za bardzo pociągniemy energię i naruszymy zbyt wiele, równowagę zbyt wielu komórek fizycznej próżni, to możemy też doprowadzić do czegoś, co będzie miało dla nas niemiłe konsekwencje i mogliśmy się już o tym dowiedzieć w czasie II wojny światowej, kiedy Amerykanie realizowali projekt Rainbow, który miał za zadanie uczynić okręty amerykańskie niewidzialnymi dla przeciwnika. Operacja Filadelfia. Dokładnie. Ale Crayon nam mówi, że jeżeli się będziemy do tego zabierać z umiarem, a nie na ślepo, tak jak zrobiono to w czasie II wojny światowej, to naruszając równowagę fizycznej próżni, możemy przesuwać ramy czasowe. Nie znaczy to, że my raptem będziemy się przenosić w czasie, tylko chodzi o to, że jesteśmy w stanie jak gdyby ustawić to, co się już zdarzyło, z tym, co biegnie i z tym, co będzie w przyszłości nawet, jak gdyby na jednym poziomie obserwacji. I na jednej linii czasu, tak? Nawet, no powiedzmy, można to w ten sposób ująć, no bo przecież jeżeli obserwujemy jakieś zdarzenie, to czas w tym czasie biegnie. I rzeczywiście taki eksperyment został zrobiony i wiemy o tym, ale tutaj znów się wyłamuje z naszego tematu, ponieważ w gruncie rzeczy nie dotyczy to pytań. Ale dokończę. A potem koniecznie. Ponieważ za pomocą transkomunikacji, czyli komunikacji międzywymiarowej za pomocą środków technicznych, a tym środkiem technicznym był komputer, Kena Webstera, Anglika w XX wieku, dokonano połączenia jego z Tomem Hardenem, żyjącym w XVI wieku w Anglii i z grupą eksperymentatorów 2109, zwracam uwagę na tę liczbę. Dlaczego? Dlatego, że być może jest to okres, kiedy już zaczniemy być wielowymiarowi, skoro możemy dokonywać takich eksperymentów. I eksperymentatorami z przyszłości. O, a mogę coś tylko przerwać na chwilę? 2109, jakby połączyć te wszystkie liczby ze sobą, to daje nam 12. Daje. No, mnie już nie przeszkadza. W każdym bądź razie tego rodzaju komunikacja została przeprowadzona. Z tego, co pamiętam, wspominam o niej w książce, którą napisałam z panią Dudzik, bo też się na nią powołałam, że jest tego rodzaju możliwość ustawienia zjawisk przebiegających w różnym czasie, jak gdyby na jednej linii czasu. I Crayon nam to też właśnie przedstawia, że coś takiego jest możliwe, tylko próżnią trzeba ostrożnie manipulować. Że to jest możliwe, ta transkomunikacja udowodniła. Komunikaty przekazywali między sobą Harden i Ken Webster i równocześnie komunikowali się z nimi również ci eksperymentatorzy z grupy 2109. Absolutnie badanie komputera Webstera nie doprowadziło do wyjaśnienia tej zagadki. Niemniej jednak jedno było pewne. Nie odbywał się ten komunikat za pomocą łączy
używanych przez nas, ani za pomocą łączy światłowodowych, nawet nie wiem, czy wtedy jeszcze światłowody były w użyciu, czy też po prostu za pomocą zwykłego kabla były przekazywane informacje, ale... Może radiowe po prostu? Raczej nie. Jeszcze nie było komunikacji komputerowej za pomocą fal elektromagnetycznych. To się dopiero narodziło później, wraz z internetem. A z tego co wiem, to Ken Webster korzystał z jednego z pierwszych komputerów. Więc nieprawdopodobne, żeby to była bardzo zaawansowana technika. Stwierdzono, że absolutnie wszystkie łącza komputerowe były nieczynne, a komunikacja się odbywała. Czyli odbywała się inną drogą, ale z wykorzystaniem techniki nam jeszcze wtedy nieznanej. Ślady zostały, nawet mam zdjęcie dokonane przez Webstera, na którym jest widoczna jego połowica przed przekazem, który za pomocą świetlnej skrzynki przekazał Harden Websterowi. Bo oni w ten sposób wymieniali pomiędzy sobą komunikaty, natomiast tę świetlną skrzynkę oczywiście nie dostarczyliśmy do XVI wieku my, tylko eksperymentatorzy z roku 2109. Czyli możliwości mamy niesamowite. Jeżeli ktoś się pyta, po co my właściwie żyjemy i jaki jest cel naszego życia, poznawanie naszych możliwości poznawczych, weryfikowanie naszych możliwości poznawczych, czyli wykorzystywanie tej wiedzy w praktyce. Czyli krótko mówiąc, to wszystko, o czym się dowiadujemy, chociażby z takich transkomunikatów, świadczy o tym, że życie tutaj dla nas powinno być niesamowitą, fantastyczną przygodą, a nie ciężkim krzyżem, który nosimy po to, żeby, nie wiem, osiągnąć zbawienie wieczne. Czym jest to zbawienie wieczne? Trudno wyczuć. W takim razie, ponieważ już doszłam do zbawienia i do religii, to przechodzimy do kolejnych pytań. Czy są inne czasoprzestrzenie poza naszym kosmosem? I jakie są przestrzenie w rzeczywistości ukrytej? To już wyjaśniłam w momencie, kiedy opisywałam naszą wielowymiarową hipersferę. Wszystkie przestrzenie wielowymiarowej hipersfery poza czasoprzestrzenią są dla nas ukryte. Nie ukryta jest tylko i wyłącznie czasoprzestrzeń, w której w tej chwili funkcjonujemy w ciałach organicznych. Także tutaj na drugą część pytania już odpowiedziałam. Natomiast czy są inne przestrzenie poza naszym kosmosem? Czasoprzestrzenie. Przypuszczam, że nie. Bo nie widzę sensu ich istnienia nawet, niezależnie od tego, jaką odpowiedź daje nam uniwersalne prawo kreacji zorganizowanej materii. Gdzie w fizyce jest miejsce dla mistyków czy osób oświeconych? Właśnie w wielowymiarowości naszej hipersfery. Jeżeli jesteśmy istotami wielowymiarowymi, to nasza świadomość jest też wielowymiarowa, tak samo jak nasze wielowymiarowe DNA, tak samo jak każdy wielowymiarowy atom naszego ciała i tak samo jak każdy gruczoł wydzielania wewnętrznego, który też jest portalem międzywymiarowym, już nie mówiąc o tym, że całe nasze wielowymiarowe pole, w którym funkcjonujemy, które łączy w sobie również te inne pola wielowymiarowe, bo my jesteśmy bardzo skomplikowanym układem fizycznym, też ma swój portal wielowymiarowy, który biegnie nam wzdłuż kręgosłupa. A samo nasze pole wielowymiarowe, to w którym funkcjonujemy, ma średnicę 8 metrów. A być może nawet więcej, jeżeli jesteśmy w stanie silnej aktywacji tego pola, ono się wtedy rozszerza. Także dla innej czasoprzestrzeni nie ma miejsca z punktu widzenia wyprzedzającej nauki i wielowymiarowego, przepraszam,
uniwersalnego prawa kreacji zorganizowanej materii i nie ma również z punktu widzenia zwykłego rozsądku. Bo jeżeli organizację programowo-decyzyjną mamy w rzeczywistości ukrytej, tej bliźniaczej, tam są nasze zaświaty i stamtąd przenosimy się, część nas przenosi się do czasoprzestrzeni po to, żeby zasiedlić ciało organiczne, to te inne rzeczywistości nie musiałyby już tworzyć czasoprzestrzeni, bo już ta czasoprzestrzeń ma tyle możliwości. No wyobraźmy sobie, ileż my mamy galaktyk, ile w tych galaktykach mamy gwiazd, ile gwiazd ma wokół siebie planety, ile planet wśród nich ma warunki służące do tego, żeby się rozwijało na nich życie, to po co nam jeszcze tworzyć dodatkowo czasoprzestrzeń? Gdybyśmy my byli tym organem kierującym i decydującym o tym, w jakim kierunku będziemy się rozwijać. Wydaje mi się, że nie ma sensu, żeby tych czasoprzestrzeni było więcej. One mogą być w jakichś innych wszechświatach, ale na razie zajmujmy się naszym wszechświatem, bo do innego wszechświata i tak nie wejdziemy. Jeśli dusza jest doskonała i nie musi się uczyć po to, to po co wysyłać nas jako sądy? Po co zaciera się naszą pamięć? My krzywdzimy siebie i innych, a potem wracamy do rzeczywistości ukrytej. Trafiamy tam do dziwnych obszarów przekonań, skąd potem trudno wyjść. Tak prawdę powiedziawszy, skoro już mówimy o tym, że dusza jest doskonała, możemy dojść do wniosku, że chyba rzeczywiście tak jest, bo o tym nawet mówi Krajon. Wtedy, kiedy z tej rzeczywistości ukrytej przemawia do nas przez Lee Carrolla. Krótko mówiąc, część tej swojej wielowymiarowości wysyłamy do czasoprzestrzeni po to, żeby zdobywać doświadczenia w całkowicie innych warunkach. Te dwie rzeczywistości, czasoprzestrzeń przestrzeń decyzyjna, są w stosunku do siebie spolaryzowane, charakteryzują się zupełnie innym środowiskiem. W związku z powyższym, my przechodząc do czasoprzestrzeni, badamy rzeczywistość w zupełnie innych warunkach niż w rzeczywistości bliźniaczej. Natomiast samo uniwersalne prawo kreacji zorganizowanej materii już sugeruje, że wszechświat ciągle jest dziełem w toku. Jest tworem w czasie swojej ewolucji, w czasie swojego rozwoju, nabywania nowej wiedzy, nowych umiejętności przejawiania się w działaniu i najprawdopodobniej my prowadzimy swój proces rozwoju nie tylko tutaj, w czasoprzestrzeni, ale również w rzeczywistości bliźniaczej. I to, czego się dowiemy tu, wykorzystujemy w rzeczywistości bliźniaczej i cały wszechświat z tego korzysta ze względu na jego spójność. Natomiast to, czego się dowiemy w rzeczywistości bliźniaczej, możemy wykorzystać tutaj, ale też nie wszystko. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, jeżeli chcemy się dowiedzieć czegoś nowego, to nie możemy powtarzać tego, co już znamy. Bo jeżeli będziemy ciągle w kółko obracać się w tych samych problemach, w tym samym środowisku, to niczego nowego się nie dowiemy. Czyli nawet polaryzacja czasoprzestrzeni w stosunku do rzeczywistości ukrytej jest dla nas przydatna. To wzajemne sprzężenie zwrotne dwóch spolaryzowanych w stosunku do siebie sfer powoduje, że my mamy nieustanny potencjał kreacji czegoś nowego.
A jeżeli mamy nieustanny potencjał kreacji czegoś nowego, to po co powielać to, co już znamy? Więc jeżeli wysyłamy część siebie jako sondę, która prowadzi rozpoznania w czasoprzestrzeni, to jest rzeczą zupełnie oczywistą, że wykasujemy z jej pamięci wszystko i możemy to łatwo zrobić, ponieważ świadomość jest wielowymiarowa. W związku z tym ta część, która będzie wysłana do czasoprzestrzeni, będzie miała tylko taki zasób wiedzy, jaki jest związany z jej planem do realizacji w czasoprzestrzeni. I wiemy już dzięki badaniom i okresów międzyinkarnacyjnych i badaniom eksploracji rzeczywistości ukrytej, naszej bliźniaczej rzeczywistości ukrytej, a dokładnie ze światów. Wiemy dokładnie, że zawsze z tym planem przychodzimy. Czyli, żeby zrealizować konkretny plan, my nie możemy wiedzieć wszystkiego, bo wtedy niczego nowego się nie dowiemy, tylko będziemy w dalszym ciągu realizować to, co już znamy. Ale ponieważ niczego nie wiemy, mamy impuls do tego, żeby wykreować coś nowego. Coś, co będzie nam służyło. W związku z powyższym nie można powiedzieć, że czasoprzestrzeń jest zupełnie nieprzydatna. Ona nam służy do rozwoju dokładnie tak samo, jak rzeczywistość bliźniacza. Tyle tylko, że w tym stanie rozwoju, w jakim w tej chwili jesteśmy, pamięć o tym, co się dzieje w rzeczywistości bliźniaczej, była przez wieki dla nas zupełnie nieprzydatna. My, rozwijając się, bo przez cały czas przecież nasza cywilizacja się rozwijała, wiedzieliśmy coraz więcej, mieliśmy dużo więcej możliwości zaspokajania potrzeb ludzi. W związku z tym osiągnęliśmy już jakiś poziom rozwoju. W tej chwili nawet rozwinęliśmy technologię do tego stopnia, że już chcemy technologię wprowadzać do naszych organizmów po to, żeby mieć organizmy pod kontrolą i zrobić nas już stuprocentowych biorobotów, które będą funkcjonować bez współpracy z kompleksem świadomościowym. Jestem pełna wątpliwości, czy jest to do zrealizowania. Znaczy fakt, że możemy stworzyć człowieka sterowanego z zewnątrz, już doskonale wiemy, bo już psychotronika to wypróbowała. Niemniej jednak wydaje mi się, że to jest mało celowe, bo jednak my jesteśmy w gruncie rzeczy kompleksem świadomościowym, bo o życiu świadczy świadomość, a nie rozmnażanie czy przetwarzanie spożytych produktów i wydalanie odpadów. I po drodze jeszcze przetwarzanie ich na energię, którą możemy wykorzystać i nie tylko energię, bo również w tym procesie wytwarzane są nasze komórki. Bo nie wiem, czy wszyscy z Państwa wiedzą, że nasze komórki w ciągu naszego życia są wielokrotnie wymieniane. I nasze życie może przetrwać tylko i wyłącznie dzięki temu, że zużywane komórki są uśmiercane, a na ich miejscu pojawiają się nowe, które są kreowane w ramach kontynuacji naszego procesu życiowego. Czyli kompleks świadomościowy, który steruje całkowicie działalnością, naszą działalnością i fizjologią naszego ciała, jeżeli zostanie wyeliminowany, to automatycznie my przestaniemy istnieć. Czyli krótko mówiąc, przestrajanie nas na biorobotów doprowadzi do tego, że sami siebie zniszczymy. Czyli transhumanizm absolutnie nie powinien prowadzić do tego, żeby uczynić z nas osoby mechaniczne, czy też osobowości mechaniczne, ponieważ
wtedy automatycznie staniemy się zupełnie nieprzydatni dla spójnego wszechświata. Jedyny kontakt, jaki czasoprzestrzeń ma z resztą hipersfery wszechświata, to nasze portale, które są według, wewnątrz nas, nasze wielowymiarowe portale. Te wielowymiarowe portale mają wszystkie formy żywe. Bo tak jak powiedziałam, świadomość jest w gruncie rzeczy definicją życia, a nie metabolizm czy rozrodczość. Czyli musimy się z tym liczyć, że nasz rozwój nie może iść wyłącznie w technologię, jeżeli chcemy przetrwać jako ludzie, jako istoty wielowymiarowe. Bo zerwanie kontaktu z wielowymiarową świadomością automatycznie nas eliminuje, znaczy ludzi, tych biorobotów, eliminuje z funkcjonowania we spójnej rzeczywistości. Jeżeli nie będzie między nimi a resztą hipersfery wielowymiarowego kontaktu. Także raczej wielowymiarowych kompleksów świadomościowych nie powinniśmy wyeliminowywać z naszych ciał, bo to jest równoznaczne ze śmiercią ciała. I ciała tylko. I wtedy kto nakręci takiego biorobota? Czy powiedziałam już wszystko? Po co się, dlaczego się musimy uczyć? No właśnie po to, żeby nie tylko rozwinąć siebie jako ludzką cywilizację, ale również dlatego, że nasze doświadczenia służą wszystkim we spójnej hipersferze. My jesteśmy tylko jednym z wielu ośrodków życia. Nie jesteśmy pępkiem wszechświata. Dlaczego trafiamy do dziwnych obszarów przekonań? Po prostu nie mając wglądu w całość rzeczywistości, my tutaj wykształciliśmy sobie swoje własne prawa i zasady funkcjonowania. Nie funkcjonujemy zgodnie z naturą, czyli zgodnie z prawami wielowymiarowej fizyki kwantowej, które sukcesywnie poznajemy. My jesteśmy nawet twórcami tych praw, jeżeli one służą wszystkim. Ale akurat tak się składa, że te prawa i te zasady funkcjonowania, które my wykształciliśmy, wszystkim nie służą. Wprost przeciwnie. Jesteśmy w konflikcie nie tylko z naturą ziemskiego systemu życia, ale również z naturą całego wszechświata. Jesteśmy również w konflikcie z całą biosferą naszej planety i ze sobą nawzajem. Zamiast współpracy, która jest charakterystyczna dla spójnej rzeczywistości, my ze sobą walczymy o wszystko. Walczymy o zasoby, walczymy o stan posiadania, walczymy o władzę i walczymy o to, żeby podporządkować sobie innych. Walczymy o swoje strefy wpływów i to wszystko w tej chwili obserwujemy. I dokładnie tacy, jakimi się tutaj wykształciliśmy w toku ewolucji, zarażamy nasze dzieci, przekazując im swój sposób myślenia, swoje przekonania i swoje zachowania. Czyli powielamy ciągle te same wzorce. Zrobiliśmy ten błąd, którego nie chciała zrobić rzeczywistość ukryta. Jeżeli robi się wciąż to samo, to nie poznaje się niczego nowego, czyli w dalszym ciągu nasze wszystkie społeczności są dysfunkcyjne. Czyli jeżeli chcemy przetrwać, jeżeli chcemy dalej utrzymać kontakt ze źródłem jako ludzie, musimy przede wszystkim zmienić swój sposób patrzenia na rzeczywistość i również na siebie nawzajem. Musimy zrozumieć,
że wszyscy jesteśmy emanacją jednego Boga i to nie Boga chrześcijańskiego, Boga buddyjskiego czy Boga islamu. Jesteśmy wszyscy emanacjami Boga fizyki, czyli spójnością wszechświata. Ta spójność jest wszechobecna, jest wszechwiedząca, ponieważ informacja i wszelkie zasoby są rozprzestrzeniane w obrębie całej hipersfery bez przeszkód. Nikt temu nie stawia tamy i nikt za to nie wystawia nikomu rachunku. I każdy z nas, będąc portalem międzywymiarowym, czyli tym horyzontem zdarzeń pomiędzy rzeczywistością jawną i ukrytą, jest w stanie dotrzeć do tych zasobów, za które nikt nie wystawia rachunku. I jeżeli osiągniemy taki stopień rozwoju, że staniemy się prawdziwie wielowymiarowi, bo weźmy pod uwagę, że o tym, że jesteśmy wielowymiarowi, nie dowiemy się w szkole podczas procesu edukacji. Nie dowiemy się tego w kościele i nie dowiemy się tego na uniwersytetach. Jest to wiedza bardzo świeża, niezaakceptowana absolutnie przez konwencjonalną naukę, która traktuje to jako urojenia, halucynacje i mówi co jeszcze. W związku z tym jesteśmy tu również po to, aby odnaleźć swój związek ze źródłem. Ale szukając tego w związku ze źródłem, musimy również poszukać różnych sposobów funkcjonowania, które mogą się przydać innym ośrodkom życia. Bo każdy ośrodek życia rozwija się w sposób dla ciebie charakterystyczny i wymieniamy się między sobą informacjami, nawet w charakterze pożyczek. Nie tylko za pomocą spójności hipersfery. W związku z tym to, co robimy tutaj, służy wszystkim systemom życia i ma służyć nam. Czyli trudno powiedzieć, że nie mamy celu. Mamy po prostu w tej chwili, jako ludzie, niezbyt doskonali, dążyć do tego, by zrozumieć swój związek ze źródłem, zrozumieć, jaka naprawdę jest rzeczywistość, jakie jest nasze w niej miejsce. I jeżeli tego wszystkiego nie opanujemy, a przejdziemy do rzeczywistości równoległej, dokładnie tacy, jacy jesteśmy tutaj, a więc kłamliwi, oszukujący, znęcający się nad słabszymi, to jak nam się wydaje, dokąd my tam możemy trafić w tej idealnej rzeczywistości ukrytej? Gdzie wszystko jeszcze silniej przyciąga, gdzie podobne jeszcze silniej przyciąga podobne niż tutaj, bo tutaj też najlepiej się czujemy w towarzystwie osób, z którymi rezonujemy. Tam w rzeczywistości ukrytej to prawo działa ze zdecydowanie większą siłą. W związku z tym musimy się liczyć z tym, że jeżeli tacy niedoskonali przejdziemy tam, to zanim dostaniemy się do tej rajskiej sfery zaświatów ziemskiego systemu życia, musimy się zatrzymać gdzieś przed, no powiedzmy, bramą do raju, w jakimś obszarze, gdzie będą nam towarzyszyć istoty do nas podobne. Bo właśnie w takich grupach będziemy się gromadzić. I dlaczego tam trafiamy? Właśnie dlatego, że jesteśmy tacy, a nie inni. A do czego służą te obszary przekonań? Do tego, żebyśmy się przekonali sami na własnej skórze, jak odczuwają to ci, którym szkodzimy. Jeżeli trafimy do takiego piekła kłamców i każdy będzie każdego oszukiwał, to raz będziemy oszukiwani, innym razem my będziemy oszukiwać. Poczujemy się jak człowiek oszukiwany.
jeżeli trafimy do piekła zbrodniarzy, którzy dopiero wtedy odczuwają orgazm i pełną satysfakcję z życia, kiedy mogą kogoś zabić, to znajdziemy się też w towarzystwie takich samych osobników. Czyli krótko mówiąc, raz będziemy zabijani, raz my będziemy zabijać, ale my jesteśmy nieśmiertelni. W związku z powyższym, będąc tam, poczujemy, jak to jest, kiedy się jest w towarzystwie tak perfidnie działających osób. Czego nas to uczy? Żeby po prostu przede wszystkim tego, że jest to dla nas niekomfortowe i chcemy się z tego wydostać. A jeśli się chcemy wydostać, musimy zmienić swój sposób myślenia i sposób działania. I kiedy przestaniemy do tego wzorca piekła przynależeć mentalnie, zostaniemy z niego wyrzuceni. Jeżeli natomiast będziemy zatwardziale w nim trwać, to też wiemy, co się stanie. Zostaniemy stamtąd wyrzuceni w inny sposób. Uderzeni dawką ogromnej miłości. Takiej, która nie wymaga jakiegokolwiek odwzajemnienia. Całkowicie nie nastawionej na jakikolwiek zysk. Czyli krótko mówiąc, jest to miłość, która tak nie przystaje do tego wzorca, że osobnik zaprawiony taką dawką miłości przestaje przez chwilę do tego wzorca należeć, zostaje wyrzucony z obszaru przekonań i przechwycony przez byty bezcielesne i natychmiast wcielony bez jakiegokolwiek współudziału tak potraktowanej osoby do takiego życia, jakie mu istoty bezcielesne przygotują po to, czyli do takiego środowiska i do takiego życia, które po prostu pozwoli mi poczuć się ofiarą, a nie katem. Czyli uczymy się i tu, i tam. Nawet jeżeli tu nie osiągniemy doskonałości, to przechodząc do rzeczywistości bliźniaczej, dalej będziemy się uczyć w obszarach naszych patologicznych przekonań. Po prostu doświadczając tego, czego kazaliśmy doświadczyć innych. I to się wiąże z kolejnym pytaniem, czyli taki esesman Otto Moll, który znany był z tego, że w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau wrzucał do płonących dołów żywcem nagie kobiety i dzieci, trafił po śmierci do swojego obozu, czyli swojego piekła. Nie, on nie trafi do swojego obozu. On trafi między takich samych ludzi, jakim sam był. W związku z tym jego będą wrzucać i on będzie wrzucał. I może kiedyś to przebywanie w płonącym dole mu się znudzi i dojdzie do wniosku, że może warto jednak zmienić i sposób myślenia i zachowania. Następna część pytania. Czy będzie tam cierpiał jak jego ofiary? Tak, będzie cierpiał. Jak długo? Tak długo, dopóki nie zmieni swojego stanu świadomości. Mam nadzieję, że ta odpowiedź jest wyczerpująca. Bardzo podobną koncepcję piekła mają muzułmanie odłamu Abchadija, określając je jako czasową szkołę wzrostu. Prawdę powiedziawszy, nawet o tym nie wiedziałam. To jest informacja, którą poznałam od jednego z komentujących i jeżeli, oczywiście natychmiast ją sprawdziłam, rzeczywiście jest taki odmian, taki odłam islamu. Są ci ludzie używani za heretyków, czyli nie są jak gdyby w łonie islamu, tylko są na jego obrzeżu. Niemniej jednak świadczy to o tym, że i islam
bo odłam ten powstał w XIX wieku, też poddaje się procesowi renormalizacji i rozwoju. Padło pytanie, czy więź matka-dziecko na ziemi, która wydaje się najsilniejsza, również jest taka sama w rzeczywistości ukrytej. Przede wszystkim to, że ktoś jest matką i ktoś dzieckiem tutaj w tej rzeczywistości, wcale nie znaczy, że po przejściu do rzeczywistości ukrytej też będzie znajdować się w takiej samej relacji. Po prostu tam jak gdyby zostawiamy to życie tutaj za sobą. Przechodzimy przez okres odnowy i przystosowania się do warunków tam panujących, więc jeżeli nie ugrzęźniemy w jakimś jałowym niebie, czy w obszarze przekonań, które przypomina czyściec lub piekło, to najprawdopodobniej znajdziemy się już za bramą raju, czyli za tak zwanym parkiem przyjęć, jak nazywał Monroe i za nim nazywają to uczestnicy jego warsztatów. A w momencie, kiedy znajdziemy się w raju, dokonujemy po okresie adaptacji zjednoczenia z tą częścią naszej osobowości, która w raju już się znajduje. Bo inne nasze wcielenia, inne nasze sądy, jeśli utknęły w obszarach przekonań, czy w obszarach piekieł, czy w obszarach jałowego nieba, czyli w obszarach religijnych, w których wzrosły, one się znajdują w zasadzie poza rajem. Czyli też znajdują się w tym obszarze, gdzie muszą dokonać oceny, czy ten sposób życia, który tam realizują, ma sens. I jeżeli dojdą do wniosku, że nie, że to jest po prostu jałowe trwanie, stąd ta nazwa jałowego nieba, to zaczynają odstawać od społeczności, w której się znajdują, i wyrokiem tamtejszego kapłana zostają z tego jałowego nieba wyrzucone. A kiedy zostaną wyrzucone, zostają przejęte natychmiast przez istoty świetliste, osoby, byty bezcielesne, które przebywają w rzeczywistości ukrytej ziemskiego systemu życia, i natychmiast przeprowadzone do bram raju, czyli do parku przyjęć. Następnie przechodzą okres adaptacji i po okresie adaptacji mogą i zjednoczyć się z całością swojej osobowości, która tam przebywa, i w związku z powyższym całkowicie się dostosowują do procesów życia i rozwoju, które panują w tym obszarze. I jest to, można powiedzieć, jeszcze jedna szkoła wzrostu, czyli szkoła rozwoju, którą się realizuje w obszarze zaświatów naszego systemu życia. Być może w ten sam sposób są zorganizowane inne zaświaty innych systemów życia, a jeżeli nie taki sam, to podobny. Bo tak jak powiedziałam, sposób naszego rozwoju, który polega na tym, że każdy system życia musi odkryć swój związek ze źródłem, musi do tego dojść sam. A dochodzi do tego w oderwaniu od źródła właśnie po to, żeby poznać nowe możliwości rozwoju i nowe możliwości przejawiania się w działaniu. My się czasami nawet podczas pożyczek wymieniamy umiejętnościami, które tutaj nabywamy. Także
jeżeli spojrzymy na wszechświat jako całość, wszechświat zawsze jako spójna konstrukcja dzieli się wszystkimi swoimi zasobami, nawet tymi, które aktualnie są rozpoznawane i sprawdzane. I jeżeli okażą się to, co u nas się sprawdziło, okaże się również przydatne w innym systemie życia, też będzie przez ten inny system zaadaptowany. I mamy tego dowody też w postaci eksploracji, w stanie bezcielesnym, mentalnych eksploracji, kiedy poznajemy inne systemy życia w rzeczywistości równoległej. A może między nimi, trudno powiedzieć, bo tego Monroe nie był w stanie określić. W każdym bądź razie z całą pewnością wychodzimy poza system życia, ponieważ wyjście poza system życia w tej rzeczywistości równoległej wymagało zdecydowanie większego zasobu energetycznego niż ten, który był wykorzystywany podczas eksploracji. Co jest naszym celem tutaj na Ziemi? Czy odpowiedziałam w miarę wyczerpująco na ten temat? Jak myślisz, Wiolu? Bardzo, 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 bardzo mocno. Ja jeśli mogę tylko dodać odnośnie twojego przedostatniego zdania mówiącego o tej ilości energii, którą trzeba zużyć, będąc tam, podróżując tam w tej przestrzeni niejawnej, to każdemu polecam kiedyś spróbować właśnie wyjść poza ciało i zobaczyć, jak dużo energii wtedy człowiek traci i jak szybko znajduje się ponownie w swoim ciele, bo ma tak mało energii, że nie może pójść dalej. Także to, co robił Monroe albo jakieś inne osoby, które są nawet teraz youtuberami i jakby prowadzą programy na ten temat, to myślę, że poszły bardzo daleko i na pewno musiały się jakoś rozwinąć bardziej duchowo. Czy naszym obowiązkiem jest doskonalenie się? No niewątpliwie tak. Z tym, że przez doskonalenie się przede wszystkim należy rozumieć rozwój świadomości, który pozwoli nam zrozumieć, że żyjemy w spójnym wszechświecie. W związku z powyższym powinniśmy się stosować do jego zasad funkcjonowania, aby stworzyć dokładnie takie same społeczności. Nawet społeczność mrówek, termitów czy pszczół zdecydowanie lepiej się sprawuje niż nasza ludzka społeczność. A jeżeli spojrzymy nawet na siebie jako na organizm wielokomórkowy, to musimy przyznać, że nasza społeczność komórkowa jest też zdecydowanie lepiej zorganizowana niż ludzkie społeczności. Czyli warto się doskonalić poprzez podwyższanie stanu swojej świadomości, czyli poprzez głębsze zrozumienie rzeczywistości, w której funkcjonujemy, bo to głównie na tym polega. Kto ma się doskonalić? Człowiek. I tutaj jest uwaga. Dla mnie człowiek to tylko biorobot. W porządku. Czy świadomość? Świadomość się nie musi doskonalić. Ale proszę pamiętać o tym, że ten biorobot jest nie przez całość naszej wielowymiarowej świadomości w tej chwili sterowany, tylko przez jego drobną część, która nie ma dostępu do wszystkich informacji i wszystkich zasobów wszechświata. W związku z tym wykształciliśmy swoje własne prawa, tak jak powiedziałam, swoje własne zasady funkcjonowania, które są dysfunkcyjne. I w związku z powyższym, przynajmniej pod tym względem, musimy się doskonalić. Nasza dusza się nie musi doskonalić, bo w momencie, jeżeli nie ugrzęźniemy tutaj na skutek nabytych tutaj przekonań, jeżeli nie ugrzęźniemy po śmierci ciała w jakimś obszarze, który uwięzi nas na tyle silnie, że nie dotrzemy do bram raju, czyli do parku przyjęć, no to cóż nam pozostanie?
tylko i wyłącznie doskonalenie tej części naszej wielowymiarowej świadomości, która no niestety ugrzęzła w rzeczywistości czasoprzestrzennej w przekonaniach, które jej nie służą, a zatem te przekonania trzeba zmienić. Czyli znów wracam do tego samego. Nasze doskonalenie polega na zmianie naszej świadomości. Na tym, że rozumiemy, w jakiej rzeczywistości żyjemy, rozumiemy, jak powinniśmy funkcjonować i dopiero wtedy, kiedy to zrozumiemy, możemy stwierdzić, że jesteśmy doskonali. Czy jesteśmy oświeceni? Oświecenie tutaj moim zdaniem jest procesem mylącym, bo kiedy my doznajemy oświecenia? Właściwie w trakcie kontaktu międzywymiarowego. Więc jeżeli nasza edukacja, nasze środowisko, nasza praca, nasza religia przekonuje nas o tym, że my nie jesteśmy doskonali, że jesteśmy grzeszni, że jesteśmy winni właściwie wszystkiemu, co robimy. I musimy w związku z tym bez przerwy czuć to poczucie winy, no to gdzie tu mówić o doskonałości? Musimy się z tych więzów po prostu wydostać. Nasza edukacja, niezależnie od tego, czy duchowa, czy religijna, bo duchowa też potrafi zamknąć nas w klatce. Duchowość też błądzi w tej chwili po manowcach, więc niezależnie od tego, czy będziemy się kierować duchowością, fałszywą duchowością, którą nam się funduje w internecie, czy będziemy się kierować konserwatywną nauką, która w żaden sposób nie chce przyjąć do wiadomości tego, co jest niezgodne z tym, co już poznała i uważa za doskonałe, czy też będziemy się kierować wychowaniem religijnym, to wszystko nam nie służy w tej chwili. A jeżeli nam nie służy, to automatycznie nasza świadomość jest ograniczana, jest zamykana w klatce i to ona się musi przede wszystkim doskonalić. Ale ta część naszej świadomości, która współpracuje z ciałem. Teraz, kiedy nie jesteśmy świadomi tego, że poza tą świadomością są jeszcze inne jej części, które funkcjonują w rzeczywistości ukrytej. I dopiero wtedy, kiedy odblokujemy nasze połączenia międzywymiarowe, kiedy będziemy w stanie nawiązać kontakt z istotami z rzeczywistości ukrytej, obojętne w jaki sposób, bo tych sposobów komunikacji jest wiele, jak już dzisiaj wspomniałam, nawet istnieje możliwość komunikacji, transkomunikacji, czyli międzywymiarowej transkomunikacji za pomocą środków technicznych, takich jak komputer, jak telefon. No, w gruncie rzeczy mamy sposobów wiele, mamy również możliwość odbierania bezpośrednich przekazów w swoim umyśle, co już wcześniej było nazywane oświeceniem, więc w ramach takiego oświecenia też otrzymujemy komunikat. I to mi się bardziej kojarzy z oświeceniem niż proces rozwoju naszej świadomości. Chociaż w pewnym sensie rozwijając wiedzę o naszym świecie i zmieniając stan naszej świadomości, też się oświecamy, bo obojętnie jaką drogę obierzemy do tego, żeby więcej wiedzieć o rzeczywistości i o nas samych, za każdym razem można to nazwać oświeceniem. Czyli my nie oświecamy biorobota, my po prostu oświecamy tę sondę, która została wysłana do czasoprzestrzeni i niestety tu ugrzęzła w serwowanych jej przekonaniach, które absolutnie jej nie służą. Po co nam to wszystko, skoro Bóg fizyki jest wszystko wiedzący? No właśnie. Po co nam to wszystko? Właśnie dlatego, że nie potrafimy z tym Bogiem wszechwiedzącym nawiązać kontaktu. Nie mamy aktywnych połączeń międzywymiarowych, bo my mamy je aktywne chyba dopiero w 30% i głównie wykorzystuje je nasze DNA.
i nasza podświadomość. O, o niej zapomniałyśmy. 95% naszego życia tutaj my działamy na autopilocie, czyli na programach zakodowanych w podświadomości. Podświadomość też znajduje się w rzeczywistości niejawnej. I te 30% kontaktu to głównie jest właśnie podświadomość i poza nią się nie wysuwamy. W związku z powyższym nie wiemy o tym, czym jest Bóg Wszechwiedzący, czym dysponuje, co ma nam do zaoferowania, bo to, co nam mówią religie, to jest wiedza już zmanipulowana przez kapłanów. I musimy się niestety z tym liczyć. Dopóki religia i nauka nie będzie szła w jednym kierunku, w kierunku naszego oświecenia właśnie, a nie trzymania się starych, zakorzenionych przekonań, to do tego oświecenia nie dojdzie i nie nawiążemy kontaktu z naszym wszechwiedzącym Bogiem. A jeżeli nie nawiążemy kontaktu z wszechwiedzącym Bogiem, czyli krótko mówiąc, z naszą wszechwiedzącą, wielowymiarową świadomością, to będziemy dalej tkwić w tym matriksie, który stworzyliśmy sobie sami. Nie żadne ufolutki stworzyły nam matriksa. Nie żadne obce cywilizacje nam ten matriks stworzyły. Matriks jest naszym wspólnym dziełem, przekazywanym z pokolenia na pokolenie w toku edukacji. Nasze przekonania to jest nasz matriks. I te przekonania nam nie służą. Te przekonania powinniśmy zmienić, a zmienić możemy je tylko i wyłącznie wtedy, kiedy aktywujemy połączenia międzywymiarowe. Jest to w naszej możliwości. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany i nie chce swojego wielowymiarowego pola kwantowego i swoich portali międzywymiarowych oddawać w ręce ludzi, o których nie wie, czy są dobrymi fachowcami, to najlepiej, żeby na tym polu manipulowali sami. Z wykorzystaniem własnego wielowymiarowego pola kwantowego. Będą się wtedy rozwijać wolniej, ale z pewnością nie będą mieli żadnych przykrych doświadczeń w postaci pozornych podczepów, pozornych ataków, bo w momencie, kiedy coś nas wystraszy, nasza wyobraźnia, kreatywna wyobraźnia jest w stanie bardzo skutecznie zatruć nam życie. Dlatego ja osobiście jestem zwolenniczką wykorzystania w tym celu nauki. Taką procedurę opartą na zasadach naukowych udostępniłam na Facebooku. Jeżeli ktoś z Państwa chce drogą naukową dokonywać aktywacji połączeń wymiarowych, jest ona otwarta. Nie powiem, że odpowiem na każde zadane mi zapytanie. W związku z powyższym udostępniłam materiały. Znajdują się one nie tylko w dyskusji, gdzie członkowie grupy się wymieniają swoimi spostrzeżeniami, także proszę dyskusji nie zakłócać, jeżeli Państwo się zamierzacie do grupy dołączyć albo już się w niej znajdujecie, a tylko poświęcić ją na dyskusję, na to, co przeżywacie w trakcie tego procesu, bo to wszystko jest ważne. I nawet jeżeli wydaje się Wam, że nic się nie dzieje, sama rozmowa z kimś, kto już coś przeżył, może Wam uzmysłowić, że to, czego Wy doświadczacie, jest czymś bardzo podobnym. A to automatycznie zmienia system przekonań i powoduje, że jesteście bardziej otwarci na zmiany. A wracając do materiałów, oprócz dyskusji, jest jeszcze folder, gdzie są podane, zgromadzone są wypowiedzi, które warto przeczytać. Jest to folder polecane. W multimediach znajdują się, no niestety jest trochę śmieci, ale między innymi również i akumulator intencji. Oczywiście intencji aktywacji połączeń międzywymiarowych, z którego warto korzystać.
Dlaczego? Dlatego, że ci, którzy będą korzystać z tego akumulatora, będą razem tworzyć świadomość grupową, czyli zjednoczoną na realizacji wspólnego celu. I już badania prowadzone w ramach psychotroniki wykazały, że wtedy, kiedy tworzymy świadomość grupową, mamy zdecydowanie większy wpływ na rzeczywistość. Czyli korzystanie ze wspólnego akumulatora energii, przepraszam, intencji i energii, czyli ze wspólnego identyfikatora jest bardzo przydatne. Niemniej jednak, jeżeli ktoś chce robić to sam, też może. Nie ma przeciwwskazań. Ja oczywiście link umieszczę pod tym filmem do tej strony facebookowej. Co jeszcze jest, było problemem? Jak przygotować się do, na to odejście? No przede wszystkim w ten sposób, żeby poznać, jaka jest rzeczywistość i czego się możemy spodziewać po drugiej stronie. Z całą pewnością nie będziemy śpiewać w chórach anielskich. Z całą pewnością nie będziemy, oczywiście pod warunkiem, że się dostaniemy do raju. Nie będziemy tam się byczyć i trwać w błogim nieróbstwie. Tam się będziemy też doskonalić. Na czym polega tam doskonalenie? Na zdobywaniu nowych umiejętności, których jeszcze nie wykorzystaliśmy w czasoprzestrzeni. Przychodzimy tutaj z tymi umiejętnościami, dlatego niektórzy z nas mogą być uzdrowicielami, niektórzy z nas mogą chodzić po wodzie, niektórzy z nas mogą odbierać komunikaty z rzeczywistości ukrytej, dzięki czemu powstają nowe wynalazki, nowe teorie naukowe, powstają piękne dzieła artystyczne, piękne kompozycje muzyczne. To wszystko są wyniki kontaktów międzywymiarowych. Jeżeli będziemy swoje umiejętności muzyczne rozwijać w rzeczywistości ukrytej, to z tymi umiejętnościami przejdziemy również tutaj. Jeżeli tam będziemy rozwijać swoje umiejętności bioenergoterapeutyczne, to z tymi umiejętnościami możemy narodzić się w ciele organicznym. Jeżeli będziemy nawiązywać stamtąd kontakt z ludźmi żyjącymi w czasoprzestrzeni, z tą umiejętnością międzywymiarowego kontaktu narodzimy się również tutaj. Więc to, czego się nauczymy w rzeczywistości ukrytej i chcemy wykorzystać tu, w rzeczywistości jawnej, jak najbardziej możemy. Ale o tym zadecyduje program, jaki sobie wyznaczymy do wykonania tutaj. Każdy z nas przychodzi tutaj z programem do realizacji, który opracowuje sam pod kierunkiem swoich przewodników duchowych. Kim są przewodnicy duchowi? To są byty funkcjonujące w rzeczywistości ukrytej, które po prostu kierują naszym rozwojem tam i tu. Są to z reguły już kompleksy świadomościowe, czy też używając terminu religijnego, dusze bardziej rozwinięte, na wyższym stopniu rozwoju, w związku z tym dysponując większą wiedzą i większymi umiejętnościami, ponieważ i tu, i tam wiedza musi łączyć się z wykorzystaniem jej w praktyce. Wiedza dla samej wiedzy nikomu nie służy. Dopiero wtedy, kiedy zaczynamy ją wykorzystywać w praktyce, ta wiedza staje się bogactwem, naszym bogactwem. Tak więc w zasadzie można powiedzieć, że funkcjonujący równocześnie, bo funkcjonujemy równocześnie w rzeczywistości jawnej i ukrytej, niewykluczone, że nawet we wszystkich sferach hipersfery funkcjonujemy równocześnie, razem realizujemy wspólny plan. Więc jeżeli
przychodząc z rzeczywistości ukrytej do rzeczywistości, znaczy wysyłając sondę z rzeczywistości ukrytej do rzeczywistości jawnej, czyli czasoprzestrzeni, do ciała biologicznego, decydujemy się konkretny plan realizować, to musimy od razu określić, jakie umiejętności będą nam tam przydatne. I z niektórych rezygnujemy. Ja w tej chwili już doskonale wiem, z jakim planem do realizacji przyszłam. Realizował się konsekwentnie, można powiedzieć, od pierwszych lat mojego życia. No, może nie od pierwszych, ale te pierwsze lata też wpłynęły na jego dokładnie ten kierunek, który w końcu został utrwalony i przeze mnie przejęty. Czyli w zasadzie wiem, że moim zadaniem tutaj jest integracja wiedzy. Obojętne, jaką drogą została pozyskana. Wiedza o rzeczywistości musi być równie spójna jak sama rzeczywistość i uważam, że kryterium rzeczywistości jest najlepszym kryterium weryfikacyjnym, czy informacja, która znajduje się w internecie, jest prawdziwa czy kłamliwa. Jeżeli ona jest w stanie wkomponować się w wiedzę naukową i mistyczną, nie religijną, mistyczną, to najprawdopodobniej jest prawdziwe. Można mieć wątpliwości i zostawić ją jeszcze na boku do rozpatrzenia, bo może jeszcze warto ją sprawdzić w innych przekazach. Niemniej jednak już pierwsza wskazówka jest. Jeżeli informacja absolutnie nie godzi się z niczym na ten sam temat, co jest publikowane w internecie, to spokojnie można założyć, że to fałsz. Że to jest coś, co po prostu ma nas utrzymać w starych przekonaniach, bądź zafundować nam nowe przekonania, które zaprogramujemy w swojej świadomości. Czyli fałszu po prostu należy unikać. Nie jesteśmy w stanie rozpoznać fałszu w sposób intuicyjny, jeżeli mamy nieaktywne kanały międzywymiarowe. W związku z powyższym lepiej jest zawsze być ostrożnym i nie brać za pewność to, co nam się wydaje, że jest dobre, bo z nami w jakiś sposób rezonuje. Z nami będzie rezonować wszystko, co jest zgodne z naszymi przekonaniami. Więc jeśli nasze przekonania są fałszywe, będzie z nami rezonować wszystko, co jest fałszywe. I o tym też trzeba pamiętać. Czy warto jeszcze do tego coś dodać? Jak myślisz, Wiolu? Nie wiem, chyba nie. Cała reszta to tylko mogłyby być przykłady. Wielka pigułka. Czyli krótko mówiąc, jak się przygotować na odejście? Proste. Poznać rzeczywistość i to, co nas czeka po przejściu tunelu międzywymiarowego. Bo tak jak spuszczamy się tunelem międzywymiarowym w rzeczywistość ukrytą, jawną, tak samo z rzeczywistości jawnej, w momencie, kiedy nasza sonda, ta nasza cząstka kompleksu świadomościowego odłącza się od ciała, przez tunel międzywymiarowy przechodzi do rzeczywistości ukrytej. I tam na nas czeka albo obszar przekonań, albo piekiełko, albo fałszywe niebo, albo brama do raju. Danusiu, czy my mamy jeszcze jakieś pytania? Mamy. Mam problem z pojęciem ja, czyli kto? Ludzie tworzą społeczeństwo, mrówki też, ale to tylko bioroboty. My też jesteśmy biorobotami tutaj. My to nasz kompleks świadomościowy. Nawet ta sonda, która zasiedla kompleks świadomościowy i steruje jego fizjologią i poczynaniami, to też jestem ja, część naszego ja. A jednocześnie w rzeczywistości ukrytej mamy całe mnóstwo naszych odgałęzień, które rozeszły się po wszystkich obszarach przekonań, nieba i piekła, a część z nich trafiła do raju.
I tam właśnie w raju funkcjonuje również nasze najwyższe ja, czyli Bóg w nas. Nasze ja jest bardzo rozgałęzione. Też ma naturę fraktalną, tak jak rzeczywistość. Czy my jako świadomość zakończymy reinkarnację i połączymy się ze źródłem? I tu jest uwaga, że będziemy reinkarnować w nieskończoność, jak twierdzi fizyk Thomas Campbell. No ja już Państwu wcześniej powiedziałam, że wszechświat jest dziełem w toku tworzenia, dziełem w toku ewolucji. I tak długo, jak długo będzie trwać ewolucja wszechświata, tak długo będziemy reinkarnować. Oczywiście reinkarnację możemy zakończyć wcześniej. Wtedy, kiedy osiągniemy stopień mistrzowski, i tu odwołuję się do Newtona, bo on badał te stopnie rozwoju. Osoby, które osiągają stopień mistrzowski, w zasadzie już nie inkarnują, tylko stanowią w raju ziemskiego systemu życia, bo każdy system życia ma swoje niebo. Oczywiście niebo, można powiedzieć w cudzysłowie, bo jest to fragment tej bliźniaczej sfery w obrębie wielowymiarowej hipersfery. Jest rzeczą całkowicie oczywistą, że ziemski system życia nie obejmuje całej bliźniaczej sfery w obrębie hipersfery wszechświata. Jest to tylko jej drobna część, podobnie jak Ziemia zajmuje bardzo niewielką część kosmosu. Wiemy też, że tak tutaj, jak i w rzeczywistości ukrytej, znajdujemy się w tej samej galaktyce, bo galaktyka też jest układem wielowymiarowym i też stanowi spójną całość i jednocześnie spójną całość stanowi zresztą galaktyk we wszechświecie i wszystkim, co się we wszechświecie znajduje. Czyli można powiedzieć, cały nasz wszechświat był tworzony trochę tak na zasadzie baby w babie, czyli zawsze matrioszki. Pod nami coś jeszcze jest. Czyli poza niebem naszego ziemskiego systemu życia, myślę, że już wszystkie inne systemy życia będą miały wspólne niebo. Bo jeżeli wyjdziemy z ziemskiego systemu życia i nie będziemy go dalej rozwijać, będziemy prawdopodobnie znów w innej hierarchii bytów. Natomiast dopóki jesteśmy w ziemskim systemie życia i będziemy kończyć każdą reinkarnację w niebie, no może nie każdą, ale przynajmniej część reinkarnacji w niebie ziemskiego systemu życia, to po osiągnięciu stopnia mistrzowskiego przechodzimy do tak zwanej grupy mędrców czy grupy starców. Różnie określają to ci, którzy sięgają do okresów międzyinkarnacyjnych. Niewiele nawet mogą powiedzieć na ten temat. W każdym bądź razie jest to coś w rodzaju takiej grupy, która służy wszystkim w obrębie ziemskiego systemu życia, doradzając w procesach rozwoju, czyli doradzając również w podejmowaniu różnych prac związanych z życiem na Ziemi, które mają ten program wzbogacać. I oczywiście przy okazji również nasz rozwój i rozwój wszystkich innych istot w tym systemie życia. Czyli na dobrą sprawę, dopóki wszyscy nie osiągniemy poziomu świadomości grupy starców, to prawdopodobnie nie zakończymy reinkarnacji. No, już w zasadzie mistrzowie się nie reinkarnują, więc już w momencie, kiedy osiągniemy stopień mistrzowski, przestaniemy reinkarnować w ciała organiczne.
I to chyba jest wystarczająca odpowiedź, ale to wcale nie znaczy, że jeżeli się przeniesiemy do innego systemu życia wskutek planu globalnej świadomości, już nie lokalnej, bo nasz ziemski system życia jest świadomością lokalną, nasz system, znaczy globalna świadomość naszej galaktyki też z pewnością jest świadomością globalną. W związku z tym tych etapów rozwoju jeszcze mamy przed sobą tyle, że nie musimy się zastanawiać, czy to będzie długo, czy raczej długo będzie trwało. I jeżeli Campbell twierdzi, że to będzie trwało w nieskończoność, jestem skłonna się z nim zgodzić. Jak można się odnaleźć w opisywanych w Ewangeliach zdarzeniach w wykonaniu Jezusa? Chodzi o chodzenie po wodzie. W chodzeniu po wodzie, z tego co wiem, nawet się wykształcił Anglik, który jest w stanie to realizować i filmy nagrane z nim są na YouTubie i można poszukać, znaleźć i obejrzeć. Jest to w pewnym sensie, można powiedzieć, odmiana lewitacji, czyli zrównoważenia sił grawitacji obowiązujących w czasoprzestrzeni. I w tym celu znów potrzebne nam są połączenia międzywymiarowe, ponieważ tylko dzięki współpracy z rzeczywistością ukrytą jesteśmy w stanie zrównoważyć siły ziemskiej grawitacji. To jeśli chodzi o chodzenie po wodzie. W kwestii przemienienia na górze Tabor. Tu znów mamy kwestię tego, w jaki sposób jesteśmy postrzegani. I tu by trzeba było powiedzieć, że jest to sprawa tego, w jaki sposób my postrzegamy otoczenie. Jeszcze nie rozmawiałam na temat mechanizmów naszego widzenia, ale mechanizm naszego widzenia wykorzystywany przez zmysł wzroku jest dokładnie taki sam, jak mechanizm postrzegania tego, co było, przeszło i minęło. Czyli i w jednym, i w drugim wypadku dekodujemy informacje przekazywane przez fale elektromagnetyczne. Gdy widzimy nasze otoczenie, dekodujemy interferencyjne fale świetlne, które wpadają do naszych oczu. I żaden obraz nie pada na siatkówkę oka, bo ten obraz wygląda trochę tak, jak powierzchnia wody w trakcie silnego deszczu, gdzie fale zobrazowane na siatkówce rozpływają się w mijające się kolorowe aureole. Te fale są ten obraz jest przekształcany w sygnały elektryczne i te sygnały przekazywane są do mózgu. I tutaj znów ma dużo do powiedzenia nasza wielowymiarowa świadomość, ponieważ w oparciu o wykształcone przez pokolenia żyjące przez nami doświadczenia, zarówno w rzeczywistości jawnej i ukrytej, wykorzystuje się hologramy stosowane w rzeczywistości ukrytej do takiego zaprogramowania mózgu, żeby fale dostarczane przez światło w naszym otoczeniu mogło być przekształcone w holograficzny obraz, który zostanie wyświetlony na zewnątrz naszego ciała, dokładnie w tym miejscu, gdzie znajduje się nasz kompleks świadomościowy. Czyli nasz kompleks świadomościowy, przynajmniej ta jego część centralna, w której znajdują się wszystkie nasze połączenia międzywymiarowe, przyjmie obraz, który nada nam nasz mózg. Czyli w gruncie rzeczy, jeżeli twierdzimy,
że materia naszego ciała w rzeczywistości czasoprzestrzennej jest światłem, jest w tym sporo racji. Dlatego było to światło, które zostało przefiltrowane przez nasz organizm, a częściowo od niego odbite, a częściowo pochłonięte, to światło pokaże nam, jakie są kontury naszego ciała. Pokażą nam również obraz naszych wewnętrznych narządów w momencie, kiedy je rozkroimy. Pokażą nam również to wszystko, co się znajduje wokół nas, a więc ziemię, przyrodę, budynki, wyposażenie naszych domów. To wszystko jest przetwarzane przez światło, które wpada do naszych oczu. Dlatego, gdy zgaśniemy światło, gdy słońce schowa się za horyzontem, a chmury przesłonią nam niebo, nie widzimy nic. Tylko i wyłącznie dlatego. Dlatego, że sam wszechświat też jest ciemny. Więc jeżeli nie mamy źródła światła, nie zobaczymy niczego, co znajduje się w naszym otoczeniu. Ale w momencie, kiedy znajdziemy się w rzeczywistości ukrytej, która jest też sprzężona z naszym źródłem, czyli próżnią fizyczną, przy czym od razu zaznaczam, to nie próżnia fizyczna jest naszym Bogiem. Spójność wielowymiarowej hipersfery jest naszym Bogiem. To ona jest wszechwiedząca, wszechmocna i wszechobecna. Zresztą tak prawdę powiedziawszy, nasza próżnia fizyczna też jest wszechobecna, wszechwiedząca i wszechmocna, ponieważ ona też jest całkowicie sprzężona z całą resztą wszechświata. Czyli na dobrą sprawę można powiedzieć, że zarówno spójność, jak i próżnię możemy postrzegać jako naszego Boga. Z tym, że ten Bóg też ulegał rozwojowi, bo w tej chwili bez spójności próżnia byłaby tylko próżnią. W jaki sposób możemy się odnieść do zmartwychwstania? No i tu mamy pewien problem. Bo rozumiem, że tu chodzi o zmartwychwstanie. Aha, przepraszam, bo jeszcze nie dokończyłam. Jak w takim razie to przemienienie można rozumieć na górze Tabor? Po prostu Jezus, jeżeli rzeczywiście tego rodzaju zdarzenie miało miejsce, mógł wykorzystać świadomość wielowymiarową, czyli swoje połączenie z rzeczywistością ukrytą, do zmiany swojego wizerunku. Tego rodzaju operacje również miały miejsca wtedy, kiedy Danusia Dudzik, która też razem z Wiolą tutaj prezentowała swoje doświadczenia, widziała swojego przyjaciela inaczej w lustrze, a inaczej, gdy na niego patrzyła bezpośrednio. Ponieważ w lustrze widziała jego takiego, jakiego znała, natomiast gdy odwracała się od lustra, widziała całkiem obcą osobę. Jest to po prostu kwestia związana z tym, że ich wielowymiarowe świadomości realizowały razem wspólny plan i z niejawnego, czyli ukrytego poziomu istnienia z bliźniaczej rzeczywistości został zmieniony sposób widzenia rzeczywistości w momencie, kiedy odwróciła się w jego kierunku i widziała kogoś innego, kogo miała w przyszłości spotkać, a jednocześnie był on tą samą osobą. Więc kod identyfikacyjny był dokładnie ten sam. Mogła zobaczyć inną osobę, ponieważ dokładnie tym samym kodem identyfikacyjnym się posługujemy w rzeczywistości czasoprzestrzennej i w rzeczywistości ukrytej. I chociaż Danusia w swoich doznaniach
widziała różne osoby, które były tą samą osobą, ale widzianą z perspektywy rzeczywistości czasoprzestrzennej, a więc prawdopodobnie jedną z jego wielu kreacji, które pojawiły się w jej życiu tylko i wyłącznie po to, żeby przekazać informacje w sposób dla niej zrozumiały, ponieważ ona też realizowała tutaj swój plan w ziemskiej rzeczywistości i uważam, że zrealizowała go perfekcyjnie, bo wszystko to, co jej przekazano tą drogą, opisała, znalazła osobę, która później skomentowała to, czego doznawała, bo od razu z góry powiedziano jej również, że jeżeli nie znajdzie drugiej osoby, która napisze drugą część książki, ta książka nie będzie miała żadnego znaczenia. Czyli krótko mówiąc, w momencie, kiedy realizujemy jakiś plan i to realizuje go nasza wielowymiarowa świadomość. I jeżeli Jezus chciał przekazać swoim uczniom informację, że jest nie tylko człowiekiem, ale również istotą żyjącą poza czasoprzestrzenią, znaczy poza tym środowiskiem, gdzie się spotkali, i pokazał im swoją świetlistą postać z rzeczywistości ukrytej, to miał do tego wszelkie możliwości. Bo tak jak oni byli świadomościami wielowymiarowymi, tak i on był. W związku z tym mógł wpłynąć na sposób ich widzenia rzeczywistości. Mógł pobrać mógł spowodować to, że oni przez swoje struktury mózgowe pobrali dane z banku danych naszego ziemskiego systemu życia, a nie ze swojego otoczenia, jeśli chodzi o jego osobę. Czyli to też było do zrealizowania, ale czy to się zrealizowało na pewno? Czy też było to po prostu stworzone przez formujący się kościół po to, żeby podkreślić boskość Jezusa, tego nie potrafię powiedzieć. Nie jestem religioznawcą. Natomiast jeśli chodzi o ostatnie pytanie, o kwestię zmartwychwstania, no tutaj znów jest to sprawa, kwestia religijna, mianowicie chrześcijaństwo zakłada, że my żyjemy tylko raz, a potem wędrujemy albo do nieba, albo do piekła. I dopiero pod koniec istnienia wszechświata, bo chyba nie jest tutaj rozpatrywany tylko i wyłącznie system życia przez religię, wszyscy ci, którzy już kiedyś żyli, zmartwychwstaną. No, gdyby tak było, to przyznam się szczerze, nie wiem, czy byśmy się zmieścili w tym wszechświecie, po zmartwychwstaniu, nawet na Ziemi. Na szczęście mamy również informacje z innych systemów religijnych, że nie żyjemy tylko raz. W związku z tym każdym naszym zmartwychwstaniem w gruncie rzeczy jest kolejna reinkarnacja. Bo my nie zmartwychwstajemy w tym samym życiu, ciele, które opuściliśmy. W gruncie rzeczy my zmartwychwstajemy wtedy, kiedy przechodzimy do rzeczywistości ukrytej i przekonujemy się, że nadal żyjemy i tam znów mamy tę możliwość albo zakotwiczenia się w jakimś obszarze przekonań, albo w jakimś piekiełku, albo w jakimś niebie, ale też możemy trafić do bram raju. Czyli nawet tam nasze zmartwychwstanie wygląda zupełnie inaczej niż przedstawiają to religie. W islamie podobno w momencie, kiedy umiera się, przechodzi się do raju, gdzie Allah panom funduje dziewice? Nieustanną szczęśliwość w obecności tysiąca hurys. Nie wiem, jak jest z samymi hurysami. Czy one
też tam mają rolę służebną, tak jak tutaj, czy nie? A co mają one z tego? W każdym bądź razie nigdy bym tych spraw nie rozpatrywała z punktu widzenia religii w takiej formie, jak religie to prezentują. Bo tak prawdę mówiąc, najbliższe w tej chwili aktualnej wiedzy naukowej są wierzenia buddyjskie. Nawet nie hinduistyczne, które też promują reinkarnację. Niemniej jednak buddyzm jest najbliższy, chociaż też kończy się to wszystko nieistnieniem, czyli właściwie czym. To po co my żyjemy, skoro kończy się to wszystko jedną wielką klapą. Czyli myślę, że nawet buddyzm w rezultacie będzie się reformował w miarę jak będziemy poznawać rzeczywistość. Mamy jeszcze czas, bo mamy jeszcze i pytania. To poproszę jeszcze, tak z 5 minut. Słyszy się często, że Ziemia wznosi się z trzeciego do piątego wymiaru. Czy te wymiary zawierają się w czasoprzestrzeni, czy dotyczą rzeczywistości ukrytej? Prawdę powiedziawszy, ja myślę, że to są wymiary ezoteryczne i raczej się odnoszą do czasoprzestrzeni, a nie do rzeczywistości wielowymiarowej. Rzeczywistość wielowymiarowa tworzy 12 wymiarów i tworzy zawsze razem spójną całość. Natomiast psychologia i ezoteryka stworzyły coś w rodzaju swojej własnej wielowymiarowości. Jak wiemy, ezoteryka twierdzi, że mamy 7 etapów rozwoju w rzeczywistości ukrytej. Oczywiście zanim przestajemy inkarnować. Może to chodzi o te wymiary. Te 7 etapów to jest 7 wymiarów. Czyli krótko mówiąc, mamy przejść w tej chwili na 5 stopień rozwoju, sądząc po tym, co przekazują nam byty z rzeczywistości ukrytej. Gdybyśmy mieli przechodzić do rzeczywistości ukrytej, to raczej można by było również brać pod uwagę stopień integracji naszej tutaj czuwającej analitycznej świadomości z wielowymiarowym kompleksem, znaczy w ramach wielowymiarowego kompleksu świadomościowego. Bo tak prawdę powiesz, tak jak powiedziałam, my w tej chwili jesteśmy zintegrowani zaledwie w 30%. Więc jeżeli jesteśmy w tej chwili na 3 stopniu, a przechodzimy na, przepraszam, w 3 wymiarze według ezoteryki, a przechodzimy do 5 wymiaru, to by wynikało z tego, że powinniśmy przechodzić z 30% integracji na 50% integracji, jeżeli tak na to spojrzeć. Tak prawdę powiedziawszy, ezoteryka absolutnie nie kompiluje się z nauką i nie kompiluje się z mistyką. Także ci, którzy się rozwijają w oparciu o ezoterykę, to właśnie bardzo często się natykają na takie schody, jak tutaj z tym 3., 5. wymiarem. To można różnie interpretować, ale pewności nie będziemy mieli, dopóki nie osiągniemy tego stanu i nie osiągniemy tej 50-procentowego zintegrowania, ponieważ dopiero wtedy, mając znacznie bardziej zintegrowany kompleks świadomościowy, będziemy mieli lepszą komunikację z rzeczywistością ukrytą. Będziemy wiedzieli o niej więcej. I tak prawdę powiedziawszy, to się już dzieje, ponieważ już pod koniec XX wieku była realizowana transkomunikacja instrumentalna za pomocą technologii.
ale w jaki sposób ona funkcjonowała? Owszem, wykorzystywała ona technologię, ale również ona wykorzystywała swoją wielowymiarowość. To znaczy, jeżeli badacz był bardziej, miał bardziej rozwiniętą świadomość, integracja wielowymiarowej świadomości przekraczała te 30%, to był w stanie nawiązać kontakt z technologią. I dopiero wtedy ta technologia działała. Dokładnie to samo stwierdził Włodzimierz Zylbertal, który jest prawdopodobnie wielu badaczom transcendencji znany, ponieważ jest to, był on znanym, gdzie tam jest, tylko tyle, że przeszedł do rzeczywistości równoległej, ale tutaj był bardzo znanym psychotronikiem i nawet chciał w jakiś sposób usystematyzować badania psychotroniczne w ten sposób, aby one były powtarzalne. Bo my podczas badań naszej świadomości wielowymiarowej tworzymy zawsze układ sprzężony z aparaturą i z doświadczeniem. W związku z tym doświadczenia psychotroniczne są kiepsko powtarzalne i muszą być wykorzystywane w nich metody statystyczne. W tej chwili te metody zostały znacznie udoskonalone i możemy już na nich zdecydowanie bardziej polegać niż wcześniej. I już pod koniec XX wieku psychotronika uzyskała status nauki sensu stricto. Podobnie jak psychologia i psychoterapia, chociaż obie te następnie wymienione dziedziny, to znaczy psychologia i psychiatria, wykorzystują dokładnie te same metody badawcze co psychotronika, tylko psychologia i psychiatria zostały bardzo wcześnie uznane za naukowe dyscypliny. Natomiast psychotronika osiągnęła ten status dopiero pod koniec XX wieku. Czyli w zasadzie czy my możemy w tej chwili dokładnie ocenić, na jakim stopniu w tej chwili my jesteśmy, to też jest taka sama spekulacja jak grzebanie w naszej przeszłości. Przecież uniwersalne prawo kreacji zorganizowanej materii powstało na bazie spekulacji. My nie jesteśmy się w stanie cofnąć. Nie jesteśmy w stanie w tej chwili dotrzeć do rzeczywistości ukrytej, ale sam fakt, że jesteśmy w stanie nawiązywać kontakty międzywymiarowe, czy wtedy, kiedy odbieramy komunikaty stamtąd za pomocą techniki, czy też bezpośrednio w umyśle, czy też pośrednictwem postrzegania pozazmysłowego, różnego rodzaju, bo tak prawdę powiedziawszy, stany pozacielesne to też jest postrzegania pozazmysłowego. Tylko tyle, że stopień integracji wielowymiarowego kompleksu świadomościowego jest większy. Więc można powiedzieć, że te osoby, które wykorzystają do eksploracji rzeczywistości ukrytej postrzeganie pozazmysłowe, są, no powiedzmy, na niższym, w niższym wymiarze z punktu widzenia tych wymiarów ezoterycznych, a ci, którzy używają postrzegania pozazmysłowego w postaci doznań pozacielesnych, zdecydowanie mają bardziej silniej zintegrowany kompleks świadomościowy, a więc osiągają wyższy wymiar, nie wiem czego, wyższy wymiar integracji. Także ja bym raczej optowała za tym, że te wymiary, które tutaj, o które tutaj pytała słuchaczka,
to dotyczą przede wszystkim naszej czasoprzestrzeni i stopnia integracji naszego kompleksu świadomościowego. Im więcej ludzi będzie miało ten kompleks bardziej zintegrowany, im silniej zaktywuje swoje połączenia międzywymiarowe, tym na wyższy wymiar ezoteryczny wzniesie się nasza ziemska cywilizacja. Tak, tak bym to zinterpretowała. Natomiast jak to wygląda z punktu widzenia fizyki kwantowej? Nijak. Bo w ramach fizyki kwantowej tylko i wyłącznie możemy funkcjonować jako część całości. A więc nie na piątym wymiarze, nie na szóstym, nie na czwartym. Czas też nie jest wymiarem. Czas jest naszą konstrukcją myślową, którą wykorzystujemy do życia w czasoprzestrzeni. Bo nasze wspomnienia, które pamiętamy i dzięki temu wiemy, że przecież coś tam było wcześniej, nie dość, że pozyskujemy dokładnie w taki sam sposób, jak widok otoczenia wokół nas, dlatego że dekodujemy informacje pobierane z pola punktu zerowego. Mamy tam do nich swój własny kod dostępu, a jest nim nasze międzywymiarowe imię, czyli dokładnie ten sygnał, na podstawie którego identyfikujemy się tutaj i w rzeczywistości ukrytej. Skąd wiemy, że tak jest? Nie tylko z badań niekonwencjonalnych, ale również całkowicie konwencjonalnych, ponieważ w błonach komórkowych naszych ciał znajdują się receptory tożsamości, które działają tylko i wyłącznie na sygnał, nasz sygnał identyfikacyjny, czyli krótko mówiąc, jest to nasz kontakt, jednocześnie nasz sposób dostępu do danych, które nie są dostępne dla naszym zmysłom. I dzięki temu, że mamy taki sygnał tożsamości, jesteśmy w stanie przesłać go do naszego wielowymiarowego DNA i zsynchronizować później z funkcjonowaniem naszego ciała. Mało tego, wiemy również o tym, że tego rodzaju receptory mamy, ponieważ w momencie, kiedy chirurg przeszczepia do naszego ciała obcy organ, ten organ jest traktowany jako ciało obce i jest zwalczany przez nasz układ immunologiczny. Dlaczego? Ponieważ on odbiera sygnały innego innej osobowości. W związku z tym, jeżeli chcemy, aby przeszczep się udał, musimy osłabić nasz układ odpornościowy, podając depresanty, bo depresja znakomicie obniża naszą odporność. I dzięki temu jest nawet możliwość przeprogramowania z czasem tego nowego organu, który został przeszczepiony, na sygnał, który odbierany, który jest wysyłany przez nasz kompleks świadomościowy. Natomiast przez ten czas, kiedy te sygnały są właściwie dopiero przeprogramowywane i nie zawsze się to udaje, bardzo często zdarza się, że osobnik, który ma przeszczepiony organ, nabiera przyzwyczajeń osoby, która ten organ udostępniła. Czyli on w dalszym ciągu odbiera sygnały od osobowości, która funkcjonuje w środowisku, ale nie jest tą samą, która obsługuje ciało organiczne. I żeby dopasować sygnały i móc w pełni wykorzystywać organ i nie bać się o to, że on zostanie z czasem na tyle, że on z czasem na tyle zakłóci funkcjonowanie naszego ciała, że nie będziemy mogli z tym organem żyć. Po prostu
jest to dowód na to, że jednak osoby, które długo są w stanie funkcjonować z przeszczepionym organem po transplantacji, z całą pewnością ich kompleks świadomościowy był w stanie przeprogramować receptory tożsamości w komórkach przeszczepionego organu. Okazuje się, że jest to możliwe. Potencjał naszej świadomości jest niesamowity, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy korzystamy ze świadomości wielowymiarowej. Wtedy mamy dostęp do energii próżni w znacznie większym stopniu niż przy tych swoich 30%. Wtedy mamy dostęp do procesów uzdrawiania, mamy dostęp do pozyskiwania informacji takich, które są dla nas całkowicie niedostępne wtedy, kiedy pracujemy na swoich 30%. Czyli krótko mówiąc, im bardziej jesteśmy świadomi, tym trudniej nas oszukać. Bo jesteśmy w stanie dotrzeć do tych informacji, które są przed nami ukrywane. A jeżeli dotrzemy do informacji, które są przed nami ukrywane, a są spójne z całością naszej wiedzy o rzeczywistości, to automatycznie te, które nie są spójne, muszą być fałszywe. Czyli krótko mówiąc, im bardziej będziemy w stanie odbierać prawdę, a nie fałsz, tym wyższy będzie, no powiedzmy, wymiar naszej świadomości, czy też wibracje, jak chce psycholog, który wprowadził nam skalę wibracji. I tu też właściwie powinnam powiedzieć, że wibracja w gruncie rzeczy niesie ze sobą informację. Jaka to jest informacja, zależy od częstotliwości, która się zmienia w trakcie przesyłu informacji. Znaczy, sama informacja, żeby została przekazana, ma bardzo specyficzną wibrację, a więc specyficzną częstotliwość, która jest zmienna, i również specyficzne wychylenie, które jest zmienne. I w zależności od tego, jak zmienia się to wychylenie, taka jest i informacja. Wiemy o tym, ponieważ korzystamy z tej możliwości i przy przekazie radiowym, i przekazie telewizyjnym, i przy przekazie internetowym. Także nie powinno być to dla nas zaskoczeniem. Czyli skala wibracji psychologiczna i skala wibracji nie jest absolutnie zgodna ze skalą wibracji fizyczną. To są dwie zupełnie różne skale i nie można ich ze sobą identyfikować. I jeżeli będziemy mówić o wibracjach, nie identyfikując, jaką skalę mamy na myśli, to po prostu będziemy wprowadzać ludzi w błąd. Jeżeli będziemy mówić o wymiarach, nie mówiąc, czy to są wymiary fizyczne, czy wymiary ezoteryczne, to też będziemy wprowadzać słuchaczy w błąd. Trzeba po prostu wiedzieć o tym, że to są zupełnie różne skale. I specjalnie nawiązałam do wibracji właśnie dlatego, że te wibracje się w ezoteryce też ciągle przewijają i też wprowadzają w błąd. Bo my nie funkcjonujemy na dolnych wibracjach czy na niskich wibracjach. I nie staramy się zmienić te wibracje na wyższe bądź też górnobiegunowe. Po prostu my funkcjonujemy na takich wibracjach, żeby informacja ta, która ma do nas dotrzeć, dotarła tam, gdzie jest potrzebna. A więc nasza szyszynka wibruje na 8 MHz. W przybliżeniu. Nasza koherencja sercowa, wykorzystywana w uzdrawianiu, korzysta z wibracji 1/10 Hz. Natomiast nasze wielowymiarowe DNA korzysta z wibracji w okolicach 150 MHz. Czy teraz jasno i wyraźnie przekazałam, że wibracja ezoteryczna i psychologiczna to nie jest wibracja fizyczna?
I jeżeli używamy terminu wibracji, to trzeba wyraźnie zaznaczyć, o jakie wibracje chodzi. Jeżeli używamy terminu wymiaru, należy użyć określenia, które powie słuchaczowi, o jaki wymiar chodzi. Mam przyjaciółkę, z którą razem swego czasu współpracowałyśmy i przyznam się szczerze, że ona natchnęła mnie myślą, że trzeba zacząć, właściwie ona dostawała takie przekazy rzeczywistości ukrytej, bo ona jest medium piszącym, może nie tylko piszącym, w każdym razie jest medium i dostawała przekazy, że należy odbudować wieżę Babel. Oczywiście nie chodzi tu o to, żeby jechać do Iraku i zebrać się za robotę. Tylko chodzi o to, żeby stworzyć wspólny język, bo dlaczego została zburzona wieża Babel? Żeby ludzie nie mogli się ze sobą porozumieć i żeby w związku z tym nie mogli osiągnąć tego, co jest dla nich dostępne. I to jest wyraźnie powiedziane w Biblii. Więc jeżeli mamy zbudować wieżę Babel, to znaczy, że w oparciu o przekazy z ukrytego poziomu istnienia, to musimy się liczyć z tym, że przekazano nam to w formie metafory, a więc nie chodzi o odbudowę wieży, tylko o ujednolicenie języka przekazu. Jeżeli ujednolicimy język przekazu, to nie będzie żadnych wątpliwości, o czym mowa, kiedy mówimy o wibracjach, bo będziemy mówili tylko o wibracjach fizycznych. A jeżeli ktoś będzie chciał w ezoteryce użyć wibracji, to niech się posłuży emocjami. Emocje też wibrują. Oj, bardzo. Ale my nie będziemy tych informacji, które wywołują w nas określone emocje, my nie będziemy ich ani mierzyć, ani dekodować. My będziemy je po prostu odczuwać jako emocje. I emocje nam doskonale przekażą informacje, czy to jest emocja, która nam służy, czy to jest emocja, która nam nie służy. Jeżeli wywołuje złość, to znaczy, że jest to po prostu emocja obecnie niskowibracyjna, czyli zgodnie z psychologiczną skalą wibracji. Ale można po prostu tę psychologiczną skalę wibracji przełożyć na emocje i wiadomo, że jeżeli to wywołuje w nas złość, należy zdecydowanie z tego rezygnować, dlatego że złość musimy wyhamowywać do zera. Radość nie będzie przeciwieństwem złości. Radość też od zera rośnie do nieskończoności, ale radość mamy wzmacniać, a złość mamy wyhamowywać. Miłość mamy wzmacniać, nienawiść mamy wyhamowywać. I dokładnie chodzi tylko i wyłącznie o to. Tu nie chodzi o to, żeby obniżać czy podwyższać wibracje, tylko mamy wyhamowywać złe emocje i podwyższać dobre. I to jest najlepsza skala, jaką znam, jeśli chodzi o psychologię. Jeśli chodzi natomiast o ezoterykę i chcemy rozmawiać o wymiarach, to mówmy o stopniu integracji naszego kompleksu świadomościowego, wielowymiarowego kompleksu świadomościowego. Niech się wreszcie w umysłach ludzi zagnieździ pojęcie, że my jesteśmy nieśmiertelni i wielowymiarowi. W związku z tym, aby dotrzeć do swojej wielowymiarowości, musimy zerwać z dotychczasowymi przyzwyczajeniami, bo jesteśmy nauczeni i to funkcjonuje w naszej podświadomości, że nie ma żadnej rzeczywistości poza czasoprzestrzenią. Nawet w rzeczywistości opisywanej przez Szypowa, próżnia jest próżnią typu Morza Diraka, a więc znajduje się w obszarze naszej rzeczywistości czasoprzestrzennej, fluktuuje, a tu okazuje się, że te fluktuacje to są po prostu zaburzenia fizycznej próżni, która się znajduje poza czasoprzestrzenią. Czyli nie ma
żadnych cząstek i antycząstek funkcjonujących w naszej rzeczywistości czasoprzestrzennej, tylko cząstki funkcjonują w czasoprzestrzeni, a antycząstki funkcjonują w czasoprzestrzeni bliźniaczej. I wszystko się od razu wyjaśnia. To, co jest trudne do zrozumienia, staje się proste. A po dzisiejszym spotkaniu na pewno wiele więcej my wszyscy będziemy wiedzieć. Przepraszam cię bardzo. Następne pytania już w zasadzie dotyczą bardziej medycyny i proponuję, żeby je zostawić na inny. Na kolejny raz. Bo tak prawdę powiedziawszy, to myśmy jeszcze nawet tej konfrontacji religii z nauką nie skończyły, bo odpowiadając na pytania słuchaczy, wiele spraw wyjaśniłyśmy, ale wiele zostaje niewyjaśnionych. Tak, ale to już proponuję. Część tych informacji przemyciłam, odpowiadając na pytania, ale w zasadzie powinno to być podane w takiej formie, żeby to jedno wynikało z drugiego, żeby stanowiło spójną całość, żeby nie było to rozrzucone. I tak zrobimy. Danusiu, na dzisiaj bardzo ci dziękuję, kochanie. Naprawdę to jest ogrom wiedzy, który znowu przekazałaś, bo to nie było tak, że tylko odpowiedziałaś stricte na pytania, ale odpowiadając na te pytania poszerzyłaś i pogłębiłaś znowu tą wiedzę, którą już przekazywałaś w jakimś stopniu i znowu nakreśliłaś nowe wątki. Ja nie wiem, jak ty to robisz, ale tak to robisz. Także dziękuję ci. Słuchaj, w spójnej rzeczywistości wszystko ze sobą się łączy. To prawda. I nie da rady omawiać jakiegoś jednego tematu, żeby to się nie kojarzyło z całym szeregiem. To prawda. To prawda. Dziękuję ci za dzisiaj. Także ja dziękuję wszystkim słuchającym, dziękuję tobie i do zobaczenia. Do zobaczenia.